Motorola wyrasta na prawdziwą potęgę w segmencie smartfonów atrakcyjnych, wydajnych, ale jednocześnie przyjaznych dla portfela. Wysoką popularnością cieszą się smartfony z serii G, która doczekała się już 7. odsłony, a teraz dołączają do nich modele serii One. Jednym z nich jest Motorola One Action, smartfon, który może być prawdziwym hitem na rynku. Jeśli przeraża Was cena flagowców od Apple czy Samsunga i szukacie bardziej ekonomicznych alternatyw, Motorola ma kilka asów w rękawie. One Action może być jednym z nich. Smartfon jest nie tylko atrakcyjnym urządzeniem, ma też przyzwoitą wydajność, ciekawe możliwości w zakresie filmowania i rozsądną cenę. Motorola One Action to model nieco podobny do opisywanej niedawno Motorola One Vision, ale oferujący inny zestaw aparatów. O ile Vision ma skuteczny tryb nocny i optyczną stabilizację obrazu, to Action ma być doskonałym wyborem dla osób, które poszukują nietypowych możliwości w zakresie nagrywania wideo. Chodzi o Action Cam, czyli możliwość nagrywania materiałów w poziomie podczas trzymania telefonu pionowo. Ale smartfon ma też wiele innych zalet. Przede wszystkim ekran o proporcjach 21:9, wydajny procesor od Samsunga, 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Do tego działa pod kontrolą Androida One w wersji bazującej na Androidzie 9 Pie, co oznacza gwarancję aktualizacji oprogramowania i łatek bezpieczeństwa. Opakowanie i akcesoria. Motorola One Action zapakowana została w fioletowe pudełko, w którym znalazły się obok telefonu następujące fanty. Sieciowa ładowarka, kabel USB-USB-C, szpilka do otwierania tacki na karty SIM, garść papierów i silikonowe etui. Szkoda, że w zestawie nie ma słuchawek, ale nie jest to tak zaskakujące. W końcu mamy do czynienia ze smartfonem za około 1000 zł. Budowa i ekran. Recenzowany smartfon podoba mi się ze względu na wydłużony ekran. Mimo sporej przekątnej wyświetlacza, urządzenie jest relatywnie wąskie, świetnie leży w dłoni i nie sprawia problemu w obsłudze. Wydaje się solidne i przemyślane pod względem konstrukcji. Całość wykonana została z tworzywa sztucznego, co raczej nie budzi zaskoczenia w tańszym segmencie cenowym. Ramka jest plastikowa, z warstwą chromu na wierzchu, natomiast plecki otrzymały błyszczące wykończenie. Z dwóch oferowanych wersji kolorystycznych w moje ręce trafiła biała, druga jest granatowa. Na dodatek nie widać na niej odcisków palców. Warto dodać, że według producenta Motorola One Action jest odporna na zachlapania. Ekran ma przekątną 6,3 cala i rozdzielczość Full HD+. Daje to gęstość upakowania pikseli na poziomie 432 ppi. Podobają mi się jego wydłużone proporcje 21:9. Wcześniej taki ekran widzieliśmy choćby w Sony Xperia 10+, czy Xperia 1. I cieszę się, że zaadoptowała go również Motorola. Jeśli często korzystacie z mediów społecznościowych czy serwisów, w których zawartość przewijana jest pionowo, to model idealny dla Was. Generalnie panel IPS jest bardzo dobry w swojej półce cenowej. Ma dobre kąty widzenia, przyzwoitą jasność i naturalne kolory. A w ustawieniach możemy włączyć tryb nocny oraz zmienić tryb kolorów. Zarzucić mogę mu tylko jedno – komfort korzystania podczas noszenia okularów z polaryzacją. Obraz mocno ciemnieje, gdy używamy smartfonu w poziomej orientacji ekranu. Ekran ma zaokrąglone krawędzie, a w jego lewej górnej części znalazł się otwór mieszczący frontowy aparat. Jest dość przytłaczający, mam wrażenie, że mógłby być troszkę mniejszy. Ramki wokół wyświetlacza są relatywnie wąskie i o ile dolna nie ma żadnych dodatkowych elementów, to na górnej zauważymy szczelinę głośnika rozmów. Czas przejść do elementów rozmieszczonych na krawędziach plastikowej ramki. Po lewej stronie znalazła się tacka na karty SIM i microSD. Na górnej krawędzi umieszczono gniazdo słuchawkowe i otwór mikrofonu do redukcji hałasów. Po prawej stronie tradycyjnie wylądowały przyciski do regulacji głośności oraz włącznik blokada ekranu. Zaś na dolnej krawędzi zauważyć można otwór mikrofonu, port USB-C oraz rząd otworów wskazujący na lokalizację głośnika zewnętrznego. Plecki urządzenia mają zaokrąglony kształt, dzięki czemu smartfon wygodnie układa się w dłoni. Umieszczono na nich moduł z potrójnym aparatem, lekko wystający ponad obudowę, a nieco niżej podwójną diodę doświetlającą. Na tylnym panelu znalazło się też miejsce na okrągły czytnik linii papilarnych z logo Motorola, który okazuje się szybki i precyzyjny. Nie miałam żadnych problemów z odblokowywaniem urządzenia lub nieprawidłowymi odczytami. Na dolnej części panelu zauważamy nadrukowane informacje o modelu i certyfikacje, a także logo Android One. System i aplikacje. Tak samo jak w poprzednich smartfonach, także i teraz Motorola postawiła na czysty system i Android One. Przekłada to się nie tylko na szybką pracę i płynne działanie, ale również na szybkie aktualizacje systemowe i gwarancje comiesięcznych aktualizacji bezpieczeństwa. W recenzowanym modelu te ostatnie datowane są na 1 sierpnia 2019. Motorola nie ma też w zwyczaju zaśmiecać systemu zbędnym softem, demami gier czy aplikacjami zewnętrznych producentów.
Z dodatkowych elementów, które znajdziemy w Motorola One Action, wymienić można Dolby Audio oraz aplikację Moto, dostarczającą przydatnych funkcji, których nie znajdziecie w czystym Androidzie. To przede wszystkim obsługa gestów, możliwość pozostawienia ekranu włączonego, gdy na niego patrzymy, czy Moto Display, czyli wyświetlanie powiadomień na ekranie. Ma to zastąpić nieobecną diodę powiadomień. Dźwięk. Za dźwięk odpowiada pojedynczy głośnik umieszczony na dolnej krawędzi. Zapewnia donośny dźwięk o przyzwoitej jakości, odpowiadający temu, co oferują inne smartfony za około 1000 zł. Podczas korzystania z telefonu w poziomej orientacji, np. podczas grania lub oglądania filmów, głośnik łatwo zasłonić palcem, co skutecznie wycisza dźwięk. Warto dodać, że smartfon wspiera Dolby Audio. W zestawie nie znajdziemy słuchawek, ale smartfon ma uniwersalne gniazdo słuchawkowe, dzięki czemu bez problemu podłączymy własny ulubiony zestaw. Za odtwarzanie muzyki odpowiada aplikacja od Google, ale nie zabrakło tu radia FM, a to już coraz rzadziej spotykany element we współczesnych smartfonach. Radiowa aplikacja jest estetyczna i rozbudowana pod względem funkcji. Na dodatek umożliwia nagrywanie audycji radiowych do plików w formacie AAC. Zdjęcia i wideo. Motorola One Action ma potrójny aparat. Główny czujnik ma 12 megapikseli i PDAF. Wspiera go 5-megapikselowy aparat do pomiaru głębi, ale to trzeci 16-megapikselowy aparat jest tym, wokół którego obudowano cały pomysł na telefon. Co w nim takiego wyjątkowego? Otóż korzysta on z obiektywu o kącie 117 stopni. Na dodatek jest obrócony o 90 stopni, dzięki czemu pozwala filmować w poziomie, gdy użytkownik trzyma urządzenie w pionie. To ciekawostka, która może trafić na swoją niszę, dlatego sprawdźmy najpierw, jak Motorola spisuje się w bardziej mainstreamowym zastosowaniu – w dziedzinie zdjęć. Najpierw kilka słów o aplikacji. Mamy tu tryb automatyczny i manualny, w którym zdjęcia można zapisywać do RAW. Mamy ciekawe tryby dodatkowe i liczne ustawienia – HDR działający w automacie oraz oczywiście tryb nagrywania wideo w poziomie, czyli Action Cam, uruchamiany przy pomocy dedykowanej ikony obok przycisku nagrywania. One Action sprawdza się świetnie w zdjęciach dziennych. Są one ostre, wyraźne, o dobrej dynamice i nasyconych kolorach. Zdjęcia nocne wychodzą przeciętnie. Nie ma tu dedykowanego trybu nocnego. Fotki są dość wyraźne, ale zaszumione. Problemy pojawiają się też przy rejestrowaniu punktów światła. Tu zauważalne będą przepalenia i flary. Kolory nie są tak nasycone jak w droższych modelach. Za selfiki odpowiada aparat umieszczony w otworze po lewej stronie ekranu. Nie sposób go nie zauważyć. Ma on 12 megapikseli i obiektyw o jasności 2.0. Oferuje dobrą jakość zdjęć w dobrym świetle, a nawet pozwala nagrywać wideo o rozdzielczości 4K, co wśród smartfonów w analogicznej półce cenowej nie jest często spotykane. Po zmroku selfiki lepiej sobie odpuścić. Nie da się zaprzeczyć, jakość zdjęć z głównego aparatu jest zauważalnie słabsza niż w nieco droższej Motorola One Vision. Tam mamy 48-megapikselowy aparat Samsunga i stabilizację optyczną. Tutaj cała koncepcja opiera się na czymś ala sportowa kamerka. Czas sprawdzić, jak spisuje się w praktyce. Nagrywanie wideo. Zazwyczaj producenci dość ogólnie określają grupę docelową dla swoich produktów. W przypadku Motorola One Action target jest dość konkretnie sprecyzowany. O ile model One Vision kierowany był do fanów mobilnej fotografii, tak One Action ma przekonać do siebie osoby korzystające z kamery sportowej. Smartfon oczywiście taką kamerą nie jest, ale dostarcza odpowiedniego trybu z szerokim kątem i cyfrową stabilizacją, w którym poziome nagrania realizowane są przy pionowej orientacji ekranu. Za rejestrowanie nagrań odpowiada 16-megapikselowy aparat, jednak w trybie nagrywania Action Cam rozdzielczość jest ograniczona do Full HD, a sama jakość nagrań jest generalnie słabsza niż w standardowym trybie, zwłaszcza pod względem detali. Najbardziej irytujące jest jednak to, że mamy tu szerokokątny obiektyw, którego nie możemy jednak użyć do robienia zdjęć. Można co najwyżej zapisać kadry podczas nagrywania filmu, ale ich rozdzielczość jest na tyle niska, a jakość na tyle słaba, że nie warto z tej opcji korzystać. Co jeszcze można dodać w kontekście nagrywania Action Cam? Docenić trzeba sam pomysł, bowiem naprawdę wygodniej rejestruje się wideo trzymając smartfon pionowo, choć podgląd nagrań na ekranie jest naprawdę mały. Dobrze spisuje się cyfrowa stabilizacja, a nagrania z wykorzystaniem szerokiego kąta prezentują się po prostu atrakcyjnie. Nie ma co porównywać jakości z profesjonalną kamerką sportową, ale jeśli takowej nie ma pod ręką, to Motorola One Action może ją godnie zastąpić. Jednak w porównaniu ze sportową kamerką na smartfon trzeba będzie znacznie bardziej uważać. Nie jest on bowiem wodoszczelny czy odporny na upadki i wstrząsy. Nagrania z wykorzystaniem Action Cam można porównać z tradycyjnym trybem nagrywania w Full HD. Z kolei te, które nagrywane są w jakości 4K, mają wysoką jakość, ale totalnie brak im stabilizacji. Komunikacja.
Motorola One Action obejmuje pełny pakiet modułów komunikacji, jakich spodziewamy się we współczesnych smartfonach. Urządzenie obsługuje sieci 4G kategorii 6 i dwie karty SIM. Ma dwuzakresowy moduł Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0 oraz nawigację wspierającą systemy GPS, GLONASS, Galileo i BDS. Ma nawet radio FM. Z fizycznych złączy recenzowany model dysponuje portem USB-C z funkcją OTG oraz uniwersalnym gniazdem słuchawkowym. Połączenia głosowe. Smartfon poprawnie sprawdza się w zakresie rozmów, są one głośne i wyraźne. Nie ma problemów z zasięgiem ani funkcją dwóch kart SIM. Na dodatek można skonfigurować pracę kart, zdając się na funkcje inteligentne, domyślny podział kart, na prywatną i służbową, lub konfigurację manualną. Nie zabrakło funkcji blokowania niechcianych połączeń. Pamięć i wydajność. Ze 128 GB wewnętrznej pamięci do dyspozycji użytkownika zostaje 115 GB. Przestrzeń tę można zwiększyć przy pomocy karty microSD kosztem jednej z kart SIM. Motorola One Action wykorzystuje ten sam procesor co model One Vision. Jednostkę dostarczoną przez Samsunga, a konkretnie Exynos 9609 o takowaniu 2,2 GHz. Do tego dodano 4 GB RAM-u oraz aż 128 GB pamięci na pliki użytkownika. Z tą konfiguracją smartfon nie ma problemów z szybkim i płynnym działaniem systemu, odtwarzaniem multimediów, pracą z wieloma kartami na przeglądarce, a nawet z graniem, choć oczywiście pod względem wydajności nie dorówna modelom przeznaczonym dla graczy. Baterie. Motorola One Action ma baterię o pojemności 3500 mAh. Obsługuje ponadto szybkie ładowanie Turbo Power. Ale nie uświadczymy go wraz z dostarczoną w zestawie ładowarką 10W. Naładowanie baterii do pełna zajmuje 2 godziny i 20 minut. A jak przedstawiają się czasy pracy? Smartfon może pracować maksymalnie do 2 dni bez ładowarki. Intensywnie użytkowany przez jeden dzień do wieczora. Podsumowanie. Przez kilka ostatnich lat Motorola zapewniła sobie mocną pozycję wśród modeli ze średniej półki cenowej. Z kolejnymi modelami tylko potwierdza, że warto inwestować w jej produkty. Smartfony Motorola to modele solidne i niezawodne, wycenione adekwatnie do możliwości, z czystym softem i wszystkim, co jest niezbędne użytkownikowi. Oczywiście, że można znaleźć urządzenia, które będą przedstawiać korzystniejszy stosunek specyfikacji, wyposażenia i ceny, ale motki nie należą do urządzeń, na których użytkownicy mogą się kolokwialnie mówiąc przejechać. Cenę Motorola One Action ustalono 1100 zł. W tym samym segmencie znajdziemy takie modele jak Samsung Galaxy A50, Xiaomi Mi 9 SE, Redmi Note 7, Motorola One Vision, Moto G7 czy Huawei P Smart.